Okej, moi drodzy, au! Witam was bardzo serdecznie z tej strony Shiro, witam w kolejnym odcinku Subnautica. Moi drodzy, nagrałem sobie ten odcineczek oczywiście po kolei, no miałem lekką przerwę. Tylko, wszystko było pięknie, ładnie, pozbierałem sobie troszeczkę rzeczy i tak dalej, tylko jednej rzeczy nie przewidziałem. Tak po prostu potrzebuję litu 2 razy. My zebraliśmy 3, więc jeszcze 3 litu musimy zebrać. Pozostałych rzeczy już mamy praktycznie tyle, ile być powinno. Dodatkowo spartoliłem sprawę i zrobiłem sobie dodatkową konsolę przenośną pojazdów. A tak naprawdę, no jakby nie patrzeć, my już jedną mieliśmy. I ona jest sobie tutaj na wierzchu. Jest na wierzchu. No ja spartoliłem po prostu i tyle. Tak więc, moi drodzy, dzisiaj sobie jeszcze skoczymy. Tylko sobie Shiro to zostawi. Skoczymy sobie mniej więcej w tamto miejsce, co byliśmy do tej pory. Czyli lecimy nadal w stronę Aurorki. Ten tytan sobie zostawię. Czy ja będę miał miejsca na ten tytan? To jest dobre pytanie. Mam nadzieję, że... moi drodzy, tak naprawdę, jeżeli stracilibyśmy... Znaczy, jeżeli umarlibyśmy gdzieś tutaj, to nie stracimy tych przedmiotów, które mamy. Mam taką nadzieję. Mam naprawdę 100-krotną nadzieję, że tak będzie. I myślę, że następny odcinek to już może być ten odcinek czytany. Tylko postaram się go zrobić jako odcinek dodatkowy. Postaram się, ale nie obiecuję. Być może będzie to po prostu odcinek cały z czytania. Gdzie ja mam wodę, cholera? W ręku masz się wodę. Dobra, porobiłem sobie troszeczkę tam wody. Chodźmy po Seamotha. Potrzebujemy 3 litu. 3 litu potrzebujemy. Pyk. I jump in. Do wody. Dobra, musimy lecieć, moi kochani, moi mili, moi serdeczni drodzy. Wydłużmy się, gdzie jest Aurorka. Aurorka jest tam. Czyli i lecimy też również w tamtą stronę. Widzę, że nam się ogniwa ładnie poładowały. Kurde, no naprawdę to jest świetne. I tak jak wam mówiłem, dzisiaj postaramy sobie zrobić Cyklopa i dzisiaj również będę chciał zejść niżej. Tylko takie pytanie, bo w niektórych miejscach ja miałem ciężko zagłębić się Seamothem, a co dopiero Cyklopem. I wiecie co, ja sobie też... Zielenie wziął nora, nieważne, nie było tematu. Myślałem, że to są te nasze grzyby głębinowe, ale nie, to są pijawki, niestety to nic nie daje. I również mnie interesuje to, czemu z niektórych rzeczy możemy zbierać próbki. Czy my to będziemy potem jakoś skanować? Czy my będziemy z tego coś sobie zbierać? To jest dobre pytanie. I chciałbym, żebyście mi w komentarzach to troszeczkę wyjaśnili, bo naprawdę nie wiem. Tam coś się dzieje. Mam tylko nadzieję, że tutaj nikogo nie będzie. Tam są te szarki. No kurde, naprawdę przydałoby się mieć ten lit. Cholerny lit. Widzę już czarną kropkę. Dobrze, że już wiemy przynajmniej, gdzie możemy znaleźć ten lit. Zbytnio nie będę nawet się teraz rozglądał. Tylko szukamy czarnych pypków i tyle w temacie, tak? Oczywiście, że tak. Weź tu, człowieku, to znajdź. No, musimy znaleźć 3. 3 sztuki i dopiero wracamy do domu. Widzę, że tego litu jest naprawdę tutaj sporo, bo ten lit jest tu. Tylko potrzebujemy kombinezona prone. Kombinezon prone niestety, ale wymaga aerogelu, którego jeszcze nie mamy. I nie wiadomo kiedy będzie. Więc widzicie, tak źle, tak niedobrze. A my sobie jakoś musimy niestety cholercia radzić. Baby Shark się uspokoi, proszę mnie nie gryźć. Nie jesteś Baby Shark, ty jesteś już taki większy Shark. Nie lubię was. A tu to mnie chyba nie było, czy byłem? Byłem. Shiro tu był. Kurczę, naprawdę. Złoto mnie nie interesuje. Diament też mnie nie interesuje. Lit mnie interesuje i to bardzo. Dobra, jak z tlenem? 150 jednostek tlenu nam jeszcze zostało, więc na spokojnie, Jeszcze troszeczkę czasu na te... A ty gałganku. Ole, nie ma nas. Nie ma szans, że mnie dorwiecie. Złoto. Kurwa, to złoto to wszędzie występuje. Co to jest? Złoto, o wilku mowa. Płytka muszli koralowca. Czy mam polepibunek? Nie. 17 sekund, dwie sztuki litu. Dwie sztuki litu są nam bardzo potrzebne. Au, przypiekło mi odbyt. Mam nadzieję, że to odbyt nie zablokuje mi odcinka. Au! W sumie to powiedziałem au tak automatycznie, no ale być może by mnie zabrało, gdyby mnie złapało. Psy gończe za mną latają. I trochę nie wychodzi. Dobra, no musimy powoli chyba już wracać. Diament. Kurwa, ja nie chcę diamentów. Znaczy, w realnym życiu pewnie bym chciał. Ale tutaj już nie chcę. Tutaj już nie chcę. Czy ja nagrywam? Nagrywam. Nawet grę zapisuję. No dobra, idziemy po tlen. Myślę, że tutaj sobie przelecimy tym Seamothem jeszcze. No, dwie sztuki. Dwie sztuki i mamy Cyklopa. O ile czegoś znów nam nie wymyślą. Ale raczej już powinniśmy mieć wszystko, co jest potrzebne. Kurde blaszka. Chciałem trochę to zrobić szybciej, ale wyszło jak wyszło. Wyszło jak wyszło. Czym ty jesteś taki ładny? Aha, gryziesz. Nie lubię tuśków gryzących. A ja coś tu widzę? Nie, tu nic nie ma. Dobra. 96%. Podejdźmy sobie trochę bliżej. Może nas żaden lewiatan tutaj nie ugryzie w dupkę. Mam przynajmniej taką nadzieję. Bo byłoby dosyć słabo. Byłoby dosyć słabo. Nie wiem, te muchy się normalnie na tej obwodnicy roztrzaskują nam o tą szybę. Same piaskowce. Same piaskowce, cholera. Też nic, tu też nic. Shiro się troszeczkę boi. I nie ma co mi się dziwić. Au! Nie. Znaczy, chciałem sobie naprawić. Dobra. Oczywiście skanera Shiro nie wziął. Czyli nawet jeżeli coś byśmy... Fragment strony skanującej, Au! To mnie zabrało. Nope. Shiro ma apteczkę? No oczywiście, że nie. Shiro miał apteczkę? No gdzie? To górki są naprawdę wredne. I nic nie wziąłem. Kurwa, on tu pływa. No to gnój. A Shiro nie ma... Ja pierdzielę. Jestem w dupie chyba, co? Nie wziąłem baterii. Pierdzielę. Ale jestem pasztet. Słyszę lewiatana gdzieś. Jeszcze go nie widzę, ale go słyszę. Lit. Jeszcze jedna sztuka. To nie jest pieskowiec, to jest jaja. Czy pieskowiec. No wiecie, o co chodzi. Działko grawitacyjne. Myślę, że jak mnie trzaśnie zaraz, to jest po mnie. Jak stracę wszystkie rzeczy, to klikam Alt F4 i zaczynam odcinek od nowa, żeby nie było. Jak tego nie usłyszycie, to znaczy, że... Tak. Jamy. Kurwa, jakie to jest agresywne. No teraz coś mi na pewno raz dostało. Dziadostwo najgorsze jest to, że podlatuje z nienacka i cię pyrga, Kurwa mać. Do góry, 300 metrów. Raczej po mnie. Odpuścił. Do jednej sztuki litu. Czemu ja nie wziąłem apteczek? Co tu się stało? Dobra, tylko tak, ja tu widzę, że mam jakieś dane, tu w ogóle... Tego co przynajmniej widzę. Może ryzykuję. Na pewno kurwa ryzykujesz, Shiro. Zaspawane drzwi. To my tu będziemy musieli przyjść jeszcze. Liczę, że znajdę apteczkę, wiecie? Słyszę, że on tam tym ogonem wali. Wyjście z drugiej strony, świetnie. Tu zaspawane drzwi, no kurde. Mówię, wszystko byłoby pięknie, ładnie, gdyby nie to, że to cholerstwo tu na mnie poluje. Widzę jeszcze dane. Widzę ogórka, trudno. Gdzie są te dane? Gdzie są te dane? Zgubiłem je. Zbiornik na obce formy życia. Co ja tego nie miałem? Powiedzcie mi, że tu jeszcze będzie lit. Złoto, kurde! Dobra, ja się boję. Kurwa, naprawdę ta gra to jest horror. A ostatnio słyszałem, że właśnie Subnautica zmieniła. Nie wiem, czy to jest prawda, bo możliwe, że powtarzam głupoty. Ale tak słyszałem, że podobno Subnautica zmieniła... Pegi na grę horror, diament. Więc no mówię, no wcale się nie dziwię. Wcale się nie dziwię, bo ta gra jest kurwa straszna. Jest straszna, totalnie jest straszna. Nawet tu nie chodzi o jakieś jumpscary czy coś, tylko o ten... Wiecie, tak się ogólnie powinno budować horrory moim zdaniem. Bo mamy tutaj... Nawet nie efekt zaszczucia... No bo my tutaj zaszczuci nie jesteśmy. W żaden sposób. W żaden cholera sposób, tylko... No wiecie, nic nas w sumie nie goni. Jeżeli jesteśmy tutaj w tym Seamothie, no to ja się czuję osobiście bezpiecznie, mamy tam jakieś HP, no nie mamy jak się bronić, fakt faktem. Zobaczcie, na jakie dziady widzę jedną... Szybcie, ale nie wiem, czy ją zbiorę. To miało być szybkie zbieranie litu, a to jest szybkie, ale zbieranie w pierdolu. O nie, 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 nie. Dobra, mamy wszystko, spierdzielamy stąd. Tam jeszcze jakiś kurde zielony, zainfekowany, chłopie czym, chuj wie jak. Uciekamy stąd. Czy ja mam 1000 metrów? Gdzie my w ogóle byliśmy? No, tu polecieliśmy, to jest w ogóle ten wrak. Dobra, to tak. Z pewnością zrobimy sobie teraz Cyklopa. To jest priorytet, który będę chciał wykonać. No i myślę, że my tu wrócimy. My tu, kochani, wrócimy. Myślę, że z trochę większym sprzętem. A tu byliśmy? Tu też coś jest, ale tu chyba byliśmy. Tak, my tu zbieraliśmy te rzeczy. Nawet chyba jest tutaj tablica z danymi. Jest otwarte. Więc dobra, no spokojnie, lecimy sobie teraz do bazy, zobaczymy co tam się uda nam wykraftować. I pewnie znów tu wrócimy, bo tam jest fajne zejście w dół. Zejście, które mi się podoba. No, tylko mówię, no przydałoby się jeszcze znaleźć te nasze grzybki głębinowe, no ale to właśnie trzeba zejść na dół. Trzeba zejść na dół, trzeba zobaczyć gdzie w ogóle te grzyby głębinowe występują. I być może, kochani, nawet zoptymalizować pod siebie tego Cyklopa, który tam będzie. W ogóle czy będzie się dało? To jest dobre pytanie. To jest dobre pytanie. Dobra, zostało nam 250 metrów. 250 metrów, ale naprawdę te widoki tutaj z bazy, jak te Stworzenia typu Lewiatan sobie pływają nad nami. Coś pięknego. Świetnie to jest zrobione. Świetnie to jest zrobione, naprawdę. Dobra, wchodzimy. Wchodzimy. Au, przyjebałem. Dobra, pierwsze co? Apteczka. Apteczka, kochani, mamy na pewno bardzo mało zdrowia. I tak, no... 2 na 10. 2 na 10, to jesteśmy na hita praktycznie. Więc tutaj woda, wszystko, wypijemy. Za lepszy czas. Bateryjek nie ma. I czy mi już wszystkiego... Nie wszystkiego, na pewno Shiro ci nie starczy wszystkiego, bo musisz zrobić w końcu te sztabki plastali. I to aż 2 sztuki. Zobaczcie w ogóle, ile te sztabki plastali się produkują. To jest coś... Coś naprawdę... No, wartego. Dobra. Mariowane jest, sztabka plastali jest, zestaw elektryczny jest. To już sztabka... Nie wiem, czy to jest wszystko. Możliwe, że nie. Zobacz, jak nam fajnie tak pływa. Dobra. Czy ja mogę zrobić tego cyklopka? Jeszcze nie. Smart, 3 razy ołów i zaawansowany. A, 3 razy ołów tam było? 3 razy ołów. Zaawansowany, smar i 3 ołów. Dobra. Zaawansowany, zatyp elektryczny. A wydawało mi się, że miałem ten zaawansowany. Był pojedynczy. Pojedynczy zestaw. Ej, to ja jeszcze może go nie będę mógł zrobić. Nie, zaawansowany też mogę. Chip komputerowy. Smar i 3 ołów. Ołów to bez problemu powinien być. W ogóle szukałem wody i nie mogłem znaleźć, teraz tej wody jest od cholery. Ołów razy 3. Dobra. Pytanie teraz, czy ja będę miał na smar rzeczy. Czy ja będę miał rzeczy na smar? To jest kurwa dobre pytanie. Będę miał. Na spokojnie będę miał. Smar jest. Dobra. I zostaje nam zaawansowany. Tylko tak, do zaawansowanego jest potrzebny chip and nail, chip, próbka korala i miedziany przewód. Próbka korala i miedziany przewód. Było chyba 2 razy, czy nie? Na pewno był stołowy. Mieć? Gdzie ja mam mieć? No miałem gdzieś mieć na pewno. Jedna jest. Ale tam chyba potrzeba 2 razy mieć. Mieć czy nie mieć? O, to jest pytanie. No, mogę mieć i mieć, nie mieć. Kurde. Jest mieć. Dobra. Da radę. Zrobimy to. Zobaczymy, czy się pomyliłem. 2 razy. Znajdziemy przewód najpierw faktycznie. I czy tam było potrzeba 2 razy? 2 razy. Dobrze mi się wydawało. Robimy zaawansowany zestaw i mamy... Mamy wszystko, kochani. Robimy sobie cyklopensio. Udało mi się w 18 minut 20 parę sekund, 30 parę sekund zrobić. Na szczęście cyklopa. Jeszcze nie zrobiłem, ale... Robimy, kochani. Robimy El Cyklopo. Uwaga! Cyklop został zaprojektowany dla 3-osobowej załogi. Tylko doświadczeni sterownicy powinni próbować pilotować pojazd w pojedynkę. Dobra, dobra, rób ta. Ale to jest maszyneria. Ho, ho, ho. Ale to jest, kurde, wow. No może nie jest jak Aurora, ale... Jak to wejść? Jak w to wejść? Gdzie jest wejście do tego czegoś? Gdzie jest wejście do tego czegoś? Wejdź na pokład cyklopa. Witaj na pokładzie, kapitanie. Wszystkie systemy aktywne. Wow, tu jest wejście na górę. No dobra, zwiedzamy. Dolny pokład 02. Tu? Nie wiem, co to jest, ale to wygląda jak jakiś dok. Dok pojazdów. Mówię dok, nie dog. Nie od psa, moi kochani. Nie od pieska. Dobra. Troszeczkę przypomina kosatkę z GTA 5. Dobra, tu mam jakąś turbinę, jakiś silnik. Ogniwo energetyczne. Uuu, to na 3 ogniwach. Fabrykator ulepszeń Cyklopa. Ulepszenie sonaru Cyklopa. System przeciwpożarowy Cyklopa. Instaluję system przeciwpożarowy w Cyklopie. Świetnie. Ulepszenie wyrzutni wabików Cyklopa. Generator osłony Cyklopa. Nieznany niestety. Moduł zwiększenia wydajności silnika Cyklopa. Moduł głębokościowy Cyklopa też. No ale nie wiemy, ile w ogóle mamy. Wyrzutnie wabików. Tutaj ładuj wabiki. Jest 6 ogniw. O kurde. 1500 HP, 1200 energii. Czy to się rusza? Moja postać jakoś tak dziwnie leci. Jakoś tak dziwnie leci. No jest gaśnica. To dobrze. Otwórz. Brak pojazdów w doku. Czy my tu możemy... Czy my tu możemy wrzucać naszego Seamotha na przykład? Teraz sprawdzimy. Wow, można zamknąć. Dobrze jest. Co my tu mamy? Nic. Włącz, wyłącz... O ja! Wow. Kurde, no nie, no moi drodzy. Kadłub oczywiście jest fioletowy. Dobra, pasek jeden musi być biały. Tak jak... Dobra, nie powiem tego. Nie Europa. Jezu, ale korci. Ale korci. Wy i tak mnie już nazywacie rasistą, więc chuj tam. Już mnie to nie boli. Dobra, mamy sonar. Mamy sonar. Pilotuj łódź podwodną. Dobra, światło sobie możemy odpalić. Czy ja tu będę miał jakoś... O kurde! Przejdź na cichy bieg. Będę ustawiony na cichy bieg, świetnie. Zewnętrzny system kamer. Wow! Ale wrąbane. Tym się zmienia kamery. Nie no kurde, powiem osobiście. Tryb oświetlenia kamery. To są wabiki. Wow! Ja się zniżam. Tu jest w ogóle, patrzcie, głośność mała naprzód. Mała naprzód. Zobaczcie. Kurde, ale to jest eleganckie. Ale to jest, kurcze, eleganckie, naprawdę. Mamy kompasik, świetnie zrobiony. Nie, no to ja wam powiem osobiście. Osobiście powiem wam, że jestem bardzo zadowolony. Mam chyba szybki skrót nawet na wejście, nie? Tak. Ja pierdzielę. Elegancko. Instruktor płynów? A co to tutaj robi? Tego nie widziałem wcześniej? Dobre pytanie. Dobra, zobaczmy, czy możemy na przykład sobie Seamotha zadokować tam. To jest dobre pytanie. Nie sprawdziłem też ile... Nie sprawdziłem, kochani, też ile my tam mieliśmy maksymalnej odległości zanurzenia. Gdzie jest ten nasz... Gdzie jest Cyklop? Tu jest, dobra. No śmiesznie wygląda. Śmiesznie wygląda. Chyba, wiecie, to jednak czarny by pasował. Jako ten biały pasek. Coś gdzieś tu. Wow! Ja pierdziu, to jest świetne. Nie no, bita zabita, to jest eleganckie. Widzicie co? Chwila, na górę. Oświetlenie włączmy. Nie wiem, czy to oświetlenie dużo zabiera, mam nadzieję, że nie. Wiem, że powinniśmy tam oszczędzać światło, bla bla bla. Pierdolenie, kotka z końcu młotka. Ale widzę, że się nie da naprawić. Szkoda. Myślałem, że jednak będziemy w stanie naprawiać sprzęty już w środku, ale widać... Widać, że chyba nie. Widać, że chyba cholerka nie. No ale dobra, to nie jest problem. To nie jest problem. Wyciągnijmy wszystko ze schowka. Widzę, że jeszcze trochę tych rzeczy jest. Dobra. Ja jeszcze szybko pójdę sprawdzić, ile my tam mamy maksymalnej odległości zagłębienia. 500 metrów. I od 500 metrów będziemy musieli już zapierdzielać Seamothem. Ale wiecie co, to nie jest w sumie żaden problem. Bo tak naprawdę potem to już, wiecie, nawet lepiej będzie, jak tym Seamothem sobie polecimy. Nie no, podoba mi się, tylko widzę, że tak. Trochę zżera. Widzę, że one idą pojedynczo, więc dobrze. Dobra, idziemy się rozpakować i lecimy na wyprawę. Zgodzę się, że się nie do tego ładnego czegoś zadokować tutaj, że nie ma jakiegoś doku specjalnego pod to wszystko. No ale niestety wszystkiego mieć nie wolno. Dałaby się jeszcze jakaś ładowarka. Wiecie co? Właśnie sprawdźmy sobie jakąś ładowarkę do baterii. Bo tutaj, no tych baterii mamy sporo. Zbiornik na obce formy, bioreaktor. Jąka działowa, bla 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 bla, moduły. I my potrzebujemy ładowarkę do ogniw i ładowarkę do baterii. Zestaw elektryczny, miedziany przewód i tytan. Nie wiem, czy mamy tyle miedziuchy. To jest dobre pytanie, czy mamy tyle miedziuchy? Jedną miedź mamy. No to tak... No, ubogo. Moi drodzy, ubogo. A ja powiem osobiście, myślałem, że mamy w ogóle więcej tych rzeczy. Ja tu muszę w ogóle porządki zacząć robić, bo jest lipa. Pod tym względem jest naprawdę bardzo lipa. Dobra, to sobie wypijemy. No nie mamy miedzi. Nie ma miedziuchy. Nic a nic. Tylko, że się nie da tych rzeczy też jakoś rozwalać, chociaż może się da. Tylko ja o tym jeszcze nie wiem. Może się i da. Dobra, no musimy pod ten miedziany przewód znaleźć sobie jeszcze jedną miedź. Mieć czy nie mieć? Szczęście to raczej nie będzie problematyczne. To Baby Shark. To nie będzie problematyczne, bo tego tutaj trochę jest. Srebro. Nie powinno tutaj tego trochę być. Chyba się pomyliłem. Cholera. W ogóle jak schody zrobione. Tu jest w ogóle jak schodki zrobione. Złoto. Kurwa, ja chcę miedź. Miedź. Jak prawdziwy elektronik, ja chcę miedź. Tu jest jakiś system jaskiń niby. Ponad głęboko dosyć. O, wow. Fioletowo. To jest jakiś fitoplankton? Wow. To świeciło. I zobaczcie, gdzie my tu jesteśmy. Ciekawie. Dobra, mamy miedź. No już jak widzę, to zbiorę wszystko, to co widzę. Być może jeszcze jakaś kolejna miedziucha by się gdzieś tutaj znalazła, ale widzę, że chyba to takie trochę marzenie ściętej głowy. Tytan, to tak. Ale nie miedź. La miedziucha. Właśnie, jeszcze nie sprawdziłem, czy ja na przykład mogę coś budować na tym cyklopie? To jest dobre pytanie również. To jest również dobre pytanie. W miarę bezpiecznie. Dobra, wchodzimy. Kabel elektryczny, czy miedziany przewód. To co my teraz potrzebujemy? A, ładowarkę do ogniw. Nie do ogniw, do baterii. Tylko to potrzebujemy zestaw elektryczny, a zestaw elektryczny potrzebujemy mieć. A nie. Budę srebra. A widzisz, Shiro? Nawet dwa zrobię. Dobra. I robimy sobie ładowareczkę do bateryjek. Mówię, to jest jeszcze jebnik straszny w tej bazie. Ja o tym doskonale, kochani, wiem. Więc nie krzyczcie na mnie, bo widzę to, co się dzieje. Widzę, co się dzieje, no ale naprawdę to jeszcze nie jest chyba czas na robienie bazy, czy bazy. Nie chodzi mi o robienie bazy, tylko o robienie stricte porządku w bazie. O, ogniwo energetyczne sobie to weźmiemy. Będę potrzebował tytanu, będę potrzebował pewnie kwarcu, ale ten kwarc to nawet nie wiem, gdzie jest. Tu jest. Daleko szukać nie musiałem. Daleko szukać nie musiałem. Dobra. Zapytać... O, tu w ogóle jeszcze midziucha była. Bo jedna nawet chyba była. Okej, dobra. No tak, faktycznie. La factico. Tu mnie chrypa łapie. To w sumie tych baterii nie jest dużo. W sumie tych baterii nie jest dużo. Myślałem, że jest znacznie więcej. Akurat 4. Niech się ładuje. Niech się ładuje. Idziemy zobaczyć, czy my w ogóle możemy cokolwiek budować. Kwarc i tytan. Na tym naszym cudzie natury. Może nie natury, ale cudzie technologicznym. Dobra, chcę szafkę. Mogę! Wow! Ja tu mogę szafki postawić. Nie no, kurczę, elegancko. Ja tu mogę stawiać szafki. To jest po prostu ekstra. Tu szafki, tu zrobimy fabrykator, tu zrobimy generator apteczek. Kurde, no i mamy mobilną bazę. I po co mi taka baza stojąca? Ja, no, ja lubię budować. Ja lubię budować, aczkolwiek zabrakło mi kwarcu. Baby Sharku, spokój się. Op, nie ma mnie. Pocałuj misia nos. Gdzie jest kwarcuch? Kwarcuch to czarny powinien być. If you know what I mean. Hehehehe. Dobra, więcej chyba kwarcu nie ma. No nie. Więcej kwarcu nie ma, a jeżeli chciałbym zrobić jeszcze fabrykator. Co potrzebuję do fabrykatora? Próbka korala stołowego i potrzebuję jeszcze... O Jezu. Tutaj potrzeba dużo. Fabrykatora apteczek. No dobra, to na razie chyba się chociaż nie, no kurde, no przydałoby się zrobić fabrykator apteczek, przynajmniej tu. Bo to jest wszystko pięknie ładnie, ale do czasu. Wszystko pięknie ładnie, ale do czasu. Zmieścisz się? Zmieścisz. To musisz się nie zmieścić. Dobra, to już mamy. Tu sobie zrobimy oczywiście fabrykator. Pomogę. Elegansior. No i tu jeszcze kolejne szafki. To my normalnie teraz możemy płynąć i zbierać surowce. Już wiecie co, oprócz Seamotha wydaje mi się, że dobrze byłoby wziąć sobie kombinezon Brown. No, ale nie możemy go jeszcze zrobić niestety. Ale na takie właśnie dalsze wyprawy myślę, że to by było coś takiego świetnego do poprawy naszych zasobów, że tak powiem. No i widzicie, dobrze, że to sprawdziłem, bo widzę, że trochę zjebałem. Dobra. I kolejne będzie tu. Czemu nie mogę? No prawie, no dobra, może być. Uuu, zabrakło mi czegoś. Tytanu już zabrakło? Serio? O shit, faktycznie. Zabrakło mi tytanosa. Oh no! Trzeba zniszczyć. Nie no, tak szczerze powiedziawszy. Jeszcze zobaczymy, czy my możemy postawić na przykład jakieś... widzicie, słowa mi zabrakło. No, ale to normalne w moim wykonaniu. Czy możemy stawiać jakieś panele solarne, które pozwoliłyby nam na przykład właśnie ładować te bateryjki. Palnik laserowy się przyda, nóż też się przyda raczej. Raczej nie inaczej. Złoto, guma, diament. Widzę coś, co mnie interesuje, to mnie interesuje. Dobra. Moduł zwiększenia wydajności silnika. Mamy to nawet. No myślę, że te bumerangi możemy pozbierać. Potem sobie je poprzerabiam już na cyklopie. Dobra. Nashira miał coś jeszcze wziąć, prawda? No, nie dziwcie się mi, no jestem trochę upośledzony. Dobra, niech tu będzie jedzenie, apteczki, bla 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 bla. W ogóle to jest ten moduł wydajności silnika. 300%, świetnie. Tutaj jakaś bateria, chociaż nie, bateria to nie. Ale ogniwo może być. Ogniwo może być. Wymieńmy sobie baterię w Siglidzie. Kurde, co mi się dzieje w to gardło? Nieprzyzwyczajony, cholera, bo tyle przerwy było. I teraz głosik nieprzyzwyczajony. Trzeba będzie sobie czymś zwilżyć. Bez podtekstów, proszę. Bez podtekstów, proszę. Dobra, tu się jeszcze oczywiście ładuje. No dobra. No dobra. Miałem jeszcze coś zobaczyć, tak. Bo ogólnie to można bez problemu sobie w tej chwili kliknąć, zobaczyć, gdzie to pasuje ci na przykład, czy coś. Bo to można postawić. Bez problemu to można postawić. Tak? Można? Na pewno można? Można. Zobaczmy, czy da się na przykład tutaj to postawić. Nope. Niestety, ale nie da się stawiać nic na. Da się ale nie na. No trudno. No trudno. Miałem sprawdzić jeszcze, czy przypadkiem nie mam tytanu. Bo chyba to trochę olałem. Nie? Ale chyba nie było tego tytanu. Rubin. Wcale nie telewizor. Guma, i to nie taka, co myślicie, z bereźnicy. Dobra, to żarcie też zabieram. To żarełko też zabieram. Myślę, że ten koralowiec też mogę bez problemu zabrać, bo to są takie rzeczy, które... No, których zdobyć nie możemy, tak? Gumę też zabieram, koralowiec też. Jeśli chodziło mi o to, że nie da się ich zdobyć na zasadzie głębin. No bo nie da się. Nie da się, to już głębiej po prostu jest niedostępne zbytnio, trzeba się na powierzchni wynurzyć i może gdzieś byśmy znaleźli, tak? Ale tak to jakoś tak szybko znaleźć nie znajdziesz. Dobra, tutaj oczywiście te ryby, wszystkie nie ryby sobie powkładajmy. Surowce możemy, nie, to są baterie. To tu mogą być te surowce. Kwarc też, ołów też, jakaś guma, bla 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 bla, to też możemy powkładać. Grzyby to, mała kolbę to możemy opierdzielić później. That's what she said. Głupi, naprawdę mi się głupi humor. Dobra, no i chyba wyruszamy. Myślę, że nie ma też sensu siedzieć w jednym miejscu. To jeszcze miałem zostawić i nie zostawiłem. Siedzieć w jednym miejscu i nie wiadomo na co czekać, tak? I papą, jeżeli papą. Zbieram te osady, bo te osady faktycznie mogą mi... W ogóle i to zabiorę. Czemu tego nie zabrałem? Kolbę odłożyłem, Okej, skaner, no kurde, skanera by człowiek nie wziął. Z jedną płytkę też sobie wezmę, kostkę jonową też sobie wezmę. A reszta zostaje na naszym statku. Dobra. To zabieram. Tą la baterię na razie w sumie sobie wezmę. I tak, potrzebuję tutaj włożyć sobie stówkę. Ja w sumie w innych rzeczach to tak już nawet niezbyt co mam włożyć, tak? Dobra, to wy się ładujcie. Raz, dwa, trzy. Wy się ładujcie, a my jeszcze może zdążymy gdzieś popłynąć. Co prawda zostało 5 minut, ale być może coś tam jeszcze zdążymy. Dobra, kapitan na statek. Kapitan na statek. Tu jakieś baterie, tu tak samo możemy sobie zostawić. Konstruktor bas nas na razie nie interere. Karabin to też nie. Tu w ogóle chciałem zostawić te rzeczy jeszcze. Osad sobie zostawimy oczywiście w jedzeniu, bo tu osad będę stricte potrzebował do robienia wody, moi drodzy, bo utleniacz jest do zrobienia gdzieś był kiedyś, tu jest. Próbka tuby koralowej, o widzicie, dobrze, że popatrzyłem, bo bym olał sprawę i byśmy popłynęli. Potrzebujemy jeszcze próbki. Razem tuby koralowej. A tuby to my mamy też sporo. To sobie zabiorę. Było do tej pory sporo. Może już nie ma. Jedna jest. I na tym też by się chyba skończyło. Dobra, ale to nie jest problem. Mamy nóż. Jest nóż. Jest nóż. Bo tej tuby koralowej to jest naprawdę tutaj dużo. To jest też tuba koralowa. Dobra. Mamy co mamy, płyniemy. Mamy, znajdziemy kierunek, w który będziemy płynąć. Mamy ulepszony silnik, mamy na 300%, to jest bardzo fajne. Zobaczymy teraz jak przy okazji... nie mogę mapy włączyć. A to już lipa jest. To już lipa jest. I tak, my wcześniej płynęliśmy na północ, tak? Północny wschód. Northeast. Płyniemy. Dobra, na razie możemy bez problemu lecieć na... Northeast? To jakieś dziwne. Czekajcie, no bo coś mnie... A dobra, nie, jest ok. Gdzie jest przegrzanie silnika? Nie widzę tutaj nigdzie silnika, w sensie żadnego przegrzania, nic z tych rzeczy. Szkoda, że się mapy nie da włączyć. No bo wszystko pięknie ładnie, ale jak płynę, to nic nie widzę. Bardziej na east. Na razie nic nie widać. Nas chciał zjeść. Ja mogę sobie na przykład włączyć system kamery. O, mogę! Jest jak dziwnie. Przynajmniej widzę, czy coś przypieprzę, czy nie. Nie no, ale to teraz mamy naprawdę zaawansowany sprzęcior, moi kochani. To jest góra? To jest góra. Chodzimy w dół. Chodzimy w dół. Rozumiem, że to jest... Tak, to jest na śrubie, dobrze widzę. Kamera trzecia. Tylko oni będą mnie jeszcze atakować. Będą atakować coś większego od siebie. To będzie dziwne. Wiecie... O? Że niby tu coś jest, czy jak? To jest gejzer. Chyba pokazuje, że jest gejzer. Nam pokazuje, czy uderzymy. Tak, to pokazuje gejzer, moi kochani. To pokazuje gejzerek, więc spoko. Dobra, wracamy na nasz kierunek standardowy, który tam chcieliśmy sobie obrać. To się długo przekręca. Teraz jesteśmy na south. Potrzebujemy northeast. Co? Ten dziad nas zaatakował? Jest tu gdzieś HP? Jest HP. No to bardzo ciekawe, że on nas zaatakował, nie? Coś przyjebał. Jezu, to jest dziwne. Jakie to jest dziwne, jakie to jest nieprzyjemne. Panie, jakie to jest nieprzyjemne, jak człowiek nie wie, co go czeka. Dobra, ale ogólnie to ja chciałem sobie znaleźć tą miejscówkę. Chciałem znaleźć... To nie on mnie atakuje, to ja go atakuję, na niego wpadłem. Zobaczymy, kto wygra, co? Dobra, bo jest teraz ciekaw. Wyłączę się na chwilę. Czy coś tutaj się dzieje? Nie wiem, czy coś się tutaj spierdzieliło? Nie wiem, coś nie działa? Kadłub przecieka, tak jak na przykład jest to zrobione? Nie. Nic nie przecieka. Ale lampy to ty masz zajebiste. Lampy to masz zajebiste, kolego. Dobra. Ogólnie tak, świetlenie wewnętrzne sobie wyłączymy. To jest lepsze. Wrak jest bardziej na północ. A, moi drodzy, a my musimy odcinek kończyć. Dobra, moi drodzy, to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. A my się oczywiście widzimy w następnych odcinkach. Nie wiem, czy tam nie pływa jakiś lewiatan. Mam nadzieję, że nie. No ale dobra, widzimy się w następnym, czyli następnym jeszcze nie będzie czytania. Nie będzie czytania, kochani, bo no, mamy tutaj coś lepszego do roboty. Trzymajcie nas jeszcze. Hej, hej.